Prokuratura Rejonowa Katowice Południe ma już raport posekcyjny zwłok 17-latka, którego ciało znalazł przypadkowy przechodzień w bramie kamienicy przy ulicy Świętego Stanisława w centrum Katowic. Przyczyny śmierci nastolatka wciąż nie są znane, ponieważ sekcja ich nie wykazała. Cały czas przesłuchiwani są świadkowie. Fatima Orlińska. Jak w środę przekazał prokurator Sławomir Barnaś, do ustalenia przyczyny śmierci młodego chorzowianina konieczne będą szersze badania. Sekcja zwłok potwierdziła jedynie to, o czym mówiono już wcześniej, że na ciele młodego mężczyzny nie ma obrażeń, które mogłyby świadczyć o tym, że do jego śmierci ktoś się przyczynił. Celem ustalenia przyczyny zgonu niezbędne będzie przeprowadzenie szerokich badań toksykologicznych i histopatologicznych. Po tych badaniach być może będziemy w stanie określić przyczynę zgonu. Kiedy można spodziewać się wyników takich badań? Zwykle to trwa nawet do kilku tygodni. Niemniej jednak postaramy się, aby te badania i wyniki tych badań były jak najszybciej. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, jednak prokurator podkreśla, że w tej sprawie brane są pod uwagę wszystkie możliwe warianty. Przesłuchano już wielu świadków. Śledczy skupiają się obecnie na odtworzeniu ostatnich godzin życia 17-latka z Chorzowa. Przypomnijmy, jego ciało w jednej z bram przy ulicy Świętego Stanisława w Katowicach znalazł nad ranem 24 czerwca mieszkaniec kamienicy.